Cześć, jestem Tomek, a to jest Kinexis Evo Meet. Kin kojarzyła mi się, jak pewnie wielu z was, przede wszystkim z kultowymi sandałami. Ale nie o sandałach dzisiaj będzie mowa, bo te w górach sprawdzają się w, powiedzmy, ograniczonym stopniu. To nie są sandały, ale są równie wygodne. Wybraliśmy się przetestować Kinexis na bardzo popularną, absolutnie klasyczną trasę z rozmysłem. Chcieliśmy sprawdzić je w takich warunkach, w jakich i tak większość z was pewnie będzie ich używać. Dodatkowo na tej trasie doświadczyliśmy chyba wszystkiego. Od szutrowej drogi, przez leśną ścieżkę poprzecinaną korzeniami, aż po kamieniste, skalne fragmenty tuż pod szczytem. Wyruszyliśmy z przełęczy Krowiarki, czerwonym szlakiem na Diablak, czyli Babią Górę, chociaż ja jakoś do tej pierwszej nazwy jestem bardziej przywiązany. Potem dalej czerwonym szlakiem na przełęcz Brona, z przełęczy do schroniska na Markowych Szczawinach i stamtąd po standardowych pirogach z borówkami niebieskim szlakiem z powrotem na Krowiarki. Pogoda była fantastyczna, widoki jak z pocztówek, chociaż mógłbym powiedzieć jak zwykle, na szczycie wiało potwornie. Nie oglądacie tego filmu, żeby dowiedzieć się, jak pięknie tam jest, ale żeby dowiedzieć się, jak spisały się buty. I muszę się przyznać, że byłem nimi naprawdę pozytywnie zaskoczony. Byłem przekonany, że miękka podeszwa na ostrych kamieniach w okolicach szczytu nie będzie specjalnie komfortowa, ale nie mogę tego powiedzieć. Oczywiście zachowuje się inaczej niż gdyby była usztywniona, ale za to bardzo dobrze przylega do podłoża i daje naprawdę niezłą przyczepność. Kilka razy z premedytacją stawiałem stopę na dosyć stromym fragmencie skały, będąc pewnym, że zaraz się ześlizgnę, ale buty trzymały się kamienia nad podziw dobrze. Nie wybrałbym się w nich na Via Ferrata, ale pokonanie w tych butach jakiegoś kamienistego odcinka szlaku nie jest żadnym problemem. Najfajniejsza jest ta wszechobecna miękkość. To jest coś, co jest naprawdę uderzające. I chodzi nie tylko o miękką i plastyczną podeszwę, ale o całego buta. Mam w nich uczucie, jakby całą stopę otaczała jakaś poduszka powietrzna albo gruba warstwa pianki. Docenia się to tym bardziej, im dłużej trwa marsz. Przeszliśmy w nich ledwie kilkanaście kilometrów, ale w świeżo wyjętych z pudełka butach, bez żadnych otarć czy ucisku. Miałem w ogóle wrażenie, że gdyby nie ta wysoka cholewka, to w takich miękkich i lekkich butach można by naprawdę z powodzeniem biegać. Podeszwa jest bardzo, bardzo miękka. Ale nie mówię tylko o tym, jak się ugina, ale jak zachowuje się tworzywo, z którego jest wykonana. Bieżnik nie jest bardzo wysoki, natomiast przestrzeni pomiędzy wypustkami jest wystarczająco dużo, żeby nie zbierało się błoto, czy jakieś drobne kamienie, albo fragmenty gałązek. Podeszwa wygląda niemal jak wzięta wprost z butów biegowych. Przylega prawie płasko do podłoża, ma podgięty przód i odrobinę tyłu. I widać charakterystyczny rysunek wspomagający naturalne przetaczanie stopy od zewnętrznej części pięty do wewnętrznej części pod palcami. To jest dosyć niezwykłe uczucie, kiedy takie, bądź co bądź, spore buty uginają się z każdym krokiem, nie stawiając niemal żadnego oporu i ma się uczucie trochę jakby chodziło się na bosaka. Równocześnie miękkość całej podeszwy sprawia, że chociaż z jednej strony czuje się dokładnie to, po czym się stąpa, to amortyzacja jest, nie umiem tego inaczej nazwać, przyjemna. Te buty trudno pomylić z jakimiś innymi, mają z przodu charakterystyczny, naprawdę masywny otok chroniący buta i palce, ale poza tym otokiem cały dół buta jest naprawdę solidnie chroniony. Cholewka jest wysoko laminowana gumopodobnym tworzywem z dodatkowymi, grubszymi wstawkami od dołu. Z tyłu mamy wysoką śródpodeszwę i plastikowe elementy systemu Connect Fit, których zasadniczą rolą nie jest ochrona buta przed mechanicznymi uszkodzeniami. Connect Fit łączy zapiętek ze śródpodeszwą i przelotką na sznurówkę. Po zawiązaniu buta utrzymuje zapiętek w miejscu. W tej przestrzeni we wnętrzu buta lepiej dopasowuje go do stopy i w rezultacie stabilizuje staw skokowy, a w tak miękkich butach to jest bardzo istotne. Kiedy zaglądniemy do wnętrza, widać żółty kształt nad piętą. To jest kolejny element, który ma dopasować buta lepiej.
przylega do stopy tam, gdzie jest jakby wklęsła za kostkami wokół ścięgna Achillesa i blokuje piętę w bucie, nie pozwalając jej poruszać się tak łatwo do góry i na dół. To wycięcie z tyłu jest bardzo głębokie. Te buty w tym miejscu nie są wiele wyższe, jeśli w ogóle, od niskich butów, co oznacza, że ta górna część chylewki jest wyłącznie po to, żeby chronić stopę przed jakimiś urazami mechanicznymi. Widać zresztą dodatkowe wkładki z pianki, które chronią wystające kostki. Cała cholewka jest uszyta z jednego kawałka materiału i ma na wierzchu, jak w butach biegowych, siateczkę. Uprzedzę Wasze wątpliwości i powiem, że wcale nie gromadzi się pod nią kurz czy brud, a jeśli już coś tam się dostanie, to łatwo wypada w czasie marszu. Język jest oczywiście wszyty w cholewkę, jest solidnie wypełniony pianką, ale nie to mi się w nim najbardziej podoba. Otóż te kawałki materiału łączące język z cholewką, które zginają się i mną przy wiązaniu buta, są wykonane z ultracienkiego materiału, dzięki czemu prawie w ogóle nie gniotą. Znacie to uczucie, kiedy ubiera się buta i próbuje się ułożyć język tak, żeby nic nie uwierało. Tutaj w ogóle nie ma tego problemu. Wewnętrzna wkładka, oczywiście wyjmowana, poza krótką lekturą pozwalającą zapoznać się z filozofią marki, zapewnia podparcie pod wewnętrznym łukiem stopy i daje naprawdę obfitą amortyzację. Dodatkowo materiał, z którego ją wykonano, odpowiada temu, co możecie na niej przeczytać, bo cały proces zaprojektowano tak, żeby ograniczyć do minimum użycie szkodliwych dla środowiska chemikaliów. Waga tych butów zupełnie nie oddaje tego, jak lekkie się wydają. Jeden but w rozmiarze 42 waży 416 gramów, ale na nogach tego absolutnie nie czuć. Gdybym bez wagi miał określić, jak są ciężkie, czy raczej lekkie, to dałbym im na pewno przynajmniej kilkadziesiąt gramów mniej. Wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, jak rozłożony jest ciężar w tym modelu. Po pierwsze, podeszwa jest wyraźnie lżejsza niż w innych butach tego typu, a po drugie, te buty mają środek ciężkości niemal idealnie w połowie. Ani pięta, ani przód buta nie ciąży bardziej, a to oczywiście przekłada się na mniejsze zmęczenie stopy w czasie marszu. A na koniec, najlepsze. W tej wadze Keen zdołał zmieścić wodoodporną membranę. To jest rzecz jasna własna technologia marki, nazywa się Keen Dry i chociaż idąc na diablak, nie mieliśmy okazji chodzić w nich w deszczu albo pokonywać jakichś strumieni czy rzek, to ja później wielokrotnie zdążyłem sprawdzić je w mokrej trawie. Wiadomo, że to jest doskonały test nieprzemakalności butów. I czym byłem mile zaskoczony, te buty z tym testem sobie bardzo dobrze poradziły. Zaskoczony, bo wiele butów z membraną z takiego testu wychodzi na tarczy, a te były w środku suche. Świetne buty do długich wędrówek dają radę nawet tam, gdzie w takich miękkich butach raczej rzadko się zapędzamy. Wygodne, lekkie, wodoodporne, oddychające i tak dalej, spełniają wszystkie chyba wymagania, jakie stawiamy butom trekkingowym. I jeżeli miałbym mieć jakikolwiek zarzut do tego modelu, to chyba tylko taki, że damskie wersje mają trochę fajniejsze kolory. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego.